Proroctwo w Garabandal staje się teraz rzeczywistością. Moja kochana córeczko, przeszliśmy długą drogę w tak krótkim czasie. To było z jakiegoś powodu, ponieważ to był czas potrzebny, aby przekazać moje najświętsze słowo na świecie, głodującym mojej miłości. Nadal nie słuchają, bo nie chcą wiedzieć. Podczas gdy wielu moich lojalnych wyznawców jest teraz czujnych na nadchodzące zmiany, tak wielu nie interesuje się ostrzeżeniami, które dawała światu do tej pory moja ukochana matka. Przepowiednie podane w Garabandal staną się teraz rzeczywistością. Przygotujcie się teraz na to wydarzenie, bo macie tylko kilka miesięcy na przygotowanie waszych dusz. Proszę, nie bój się mojej córki, bo wiem, że te wydarzenia sprawiły, że jesteś smutny, ponieważ myślisz o przyszłości swoich dzieci. Ostrzeżenie zmieni wszystko, ale będzie prezentować rozwidlenie drogi. Ludzkość, kiedy została obudzona do prawdy o istnieniu Boga, wtedy przez własną wolną wolę wybrała jedną z dwóch dróg. Droga zbawienia albo ścieżka potępienia. Kara zniszczy większość świata. Módlcie się mocno, aby człowiek wybrał pierwszą, bo jeśli tego nie zrobi, świat ucierpi. Najcięższa kara, a większość z nich zostanie wymazana. Dlaczego moje dzieci miałyby tego życzyć? Jednak z powodu grzechu człowiek z przykrością zdecydował się zignorować moją obietnicę i podążać ścieżką oszusta. Mówiłem wam, że nie podam wam daty ostrzeżenia, bo to wie tylko kilka wybranych dusz, bo gdyby data została upubliczniona, ludzie skusiliby się do poszukiwania odkupienia z poczucia fałszywej pokory. Zaufajcie mi, wszystko będzie dobrze, dzieci. Masz szczęście, że dostałeś ten wspaniały dar, objawienia. Świat stanie się teraz cichszy i nieco dziwny w najbliższych miesiącach, bo kiedy to się stanie, na niebie będzie tak cicho. Czy to mistyczne doświadczenie będzie, że będziecie bardziej przygotowani na to ciche spotkanie z własnym sumieniem? Pamiętajcie, im więcej osób będzie ostrzeżonych przed tym wydarzeniem, tym więcej dusz zostanie zbawionych. Módlcie się o moje Boże miłosierdzie, za te dusze, które potrzebują Twoich modlitw. Twój kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus.